Stowarzyszenia Gromadzki. Gościem państwa i moim jest Jarosław Gus, ekspert do spraw międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nie będziemy rozmawiać o wojnie pomidorowej w Hiszpanii. Nie, chyba nie jest to wydarzenie warte komentowania. Tak. Natomiast bez wątpienia warte skomentowania są wydarzenia, które miały miejsce w Niemczech minionej niedzieli w wyborach do Parlamentu Krajowego Mecklenburgii Pomorza Przedniego, tak się ten region nazywa, we wschodnich Niemczech. No, historyczny chyba można tak powiedzieć sukces odniosła partia Alternatywa dla Niemiec. Mówi się o niej jako, nie wiem czy to jest adekwatne porównanie, niemieckim PiSie. O nie, tu zdecydowanie bym protestował. To jest właśnie zupełnie inne zjawisko. Faktem jest, że niektórzy politycy chcieliby włożyć do jednego worka takie zjawiska jak PiS czy Fidesz razem z Jobbikiem, AfD, Marine Le Pen i tak dalej, i tak dalej. A to są inne zjawiska. To znaczy, nie jest to żaden jednorodny front polityczny. Nie. AfD jest typową partią protestu. Jeżeli popatrzeć na program, a przy okazji tych wyborów lokalnych, landowych, widać było tę agendę bardzo wyraźnie. To jest partia, która odnosi się do wszystkich grzechów popełnionych przez wszystkie de facto partie polityczne funkcjonujące na niemieckiej scenie politycznej. Z małym dodatkiem, można powiedzieć, takich uniwersalnych, ekonomicznych zwłaszcza przesłań. Tutaj strefa euro była takim zaczynem powstania tego ugrupowania. W tej chwili to się przesunęło w inną agendę, bardziej nośną publicznie. Sprawy dotyczące imigrantów. Imigracja, tak, to jest ten główny temat. Kampanii. Ale to jest typowa partia protestu. Ona żyje z błędów popełnionych przez właśnie partie establishmentu, bo w tych wyborach straciły wszystkie partie. Łącznie z wygranym, czyli z SPD, która 5 punktów procentowych SPD straciła. 5%, CDU 4%, Zieloni około 4%, NPD straciła ponad 3%, Zieloni prawie 4%. Wszyscy stracili. Plus na dodatek jeszcze doszła spora grupa wyborców, którzy nie głosowali. Zmiana trendu politycznego, wiemy, to może być zwiastunem zmiany trendu, czy mówimy, to było zbyt grubym uproszczeniem? Nie, to był oczywiście taki sygnał alarmowy dla Angeli Merkel zwłaszcza, tak było traktowane. Ale wracając do pana pytania o ten PiS, niemiecki PiS. Czym się różni PiS i Fidesz od tego typu partii protestów w krajach Europy Zachodniej? Tym, że jest realną alternatywą do polityki prowadzonej przez partię establishmentu. Jest to realna alternatywa, w tym sensie jest to alternatywny program dotyczący wszystkich aspektów funkcjonowania państwa, życia publicznego. Unii Europejskiej. Również Unii Europejskiej. To są partie pełną gębą, które mają pełną, całkowitą agendę po prostu spraw i jest to agenda alternatywna, kontestująca zasadny porządek rzeczy, ale proponująca alternatywę. Problem z partiami protestu jest taki, że jeżeli by doszły do władzy, a na razie jeszcze się to nie zdarzało, to one pękają jak wydmuszki, bo one nie mają nic do zaproponowania poza protestem. I ja dam jeden przykład. Jest to przykład częściowy, ale wskazuje na ten problem. Największym zaskoczeniem i taką przerażającą niespodzianką dla Farage'a w Wielkiej Brytanii było zwycięstwo w referendum. Również dla Borisa Johnsona, też czołowej postaci kampanii za eurosceptycznej. Tak. Po prostu Boris Johnson nie był przygotowany na to, żeby wyprowadzać Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, realizować... No, jeszcze bardziej Farage, który wycofał się. Farage to w ogóle się wycofał, uciekł po prostu. Bo sukces go przerósł, wydaje się. Sukces go przerósł. To jest problem z partiami protestu. Natomiast oczywiście establishment z przyjemnością... Establishment nie boi się aż tak bardzo partii protestu. Oswaja je po prostu. Oswaja je, przejmuje ich agendę, zmiękcza, ma mnóstwo instrumentów. Oczywiście radzi sobie z tym coraz gorzej. W Niemczech zresztą stosunkowo dobrze. Natomiast prawdziwym zagrożeniem dla establishmentu są właśnie partie alternatywne, które proponują alternatywy program, który może zostać kupiony przez wyborców i stać się stałym elementem rywalizacji na scenie politycznej. Wbrew nazwie Alternatywa dla Niemiec, przypomnę, ta partia, jak rozumiem, w pańskiej ocenie nie jest partią alternatywy politycznej. Znaczy nie proponuje pełnej alternatywy. Proponuje oczywiście zajęcie się problemami, którymi partie establishmentu nie chcą się zajmować i pod tym względem to jest takie coś, co uderza wyborców i przekonuje ich. No tak, bo oni widzą te problemy. A dotykają ich na co dzień. Dotykają ich na co dzień i są to problemy, które są zakłamane w oficjalnej debacie publicznej. Stąd ten zysk i ten populizm właśnie na tym polega. Ale to jest populizm, który dobrze sprawdza się w negacji. Natomiast w momencie, kiedy przechodzi się do pozytywu, sami widzą,
widzimy, jakie problemy na arenie międzynarodowej, ale również wewnątrz kraju mają partie, które rzeczywiście próbują przebudować politykę w sposób zasadniczy, odwołując się do wyborców, do ich interesów, do ich potrzeb, które nie były zaspokojone przez partie establishmentu. PiS jest, ma długą i ciernistą drogę do tego, żeby utrzymać się na scenie politycznej jako realna alternatywa, nie dać się zepchnąć do marginesu, gdzie właśnie razem z ONR-em, Ruchem Narodowym, Korwinem lądowałby jako alternatywa bezpieczna, bo nie groźna. Tworząc właśnie rodzaj takiego politycznego folkloru. Tak jest. Wypełniającego scenę. Natomiast wracając do Niemiec, obserwując wyniki chociażby wyborów do Parlamentu Europejskiego w Niemczech, widać, że alternatywa dla Niemiec przede wszystkim cieszy się poparciem we wschodniej części kraju, we wschodnich landach, więc pewnie należy wnosić, że w spekulowaniu o jakimś znaczącym sukcesie w przyszłorocznych wyborach do Bundestagu w całych Niemczech byłoby pewnie przesadne. Mocno. Znaczy sukcesem dla AfD. Trzeba nie będzie progu, pewnie 5%, prawda? Tak, i wygląda, że ten próg zostanie przekroczony. A nawet jeżeli partie rządzące, zwłaszcza CDU, dokona korekty polityki, zwłaszcza imigracyjnej, to mimo wszystko wygląda, że AfD zagości na scenie politycznej ogólnoniemieckiej. Po prostu AfD zaistniała już w kolejnym landzie, więc to nie jest taka rewelacja. Oczywiście tutaj mówiło się o tym prestiżu, bo przecież to jest matecznik teoretycznie Angeli Merkel, ten land tak, właśnie. Tam do ciebie wodzi przecież. CDU było na drugim miejscu. No, dla CDU miejsce trzecie jest policzkiem. Policzkiem, oczywiście, że tak. Natomiast polityka niemiecka we wschodnich landach jest swoista. No, nie przypadkiem tam najwięcej zbierają partie, no, już skrajne, typu NPD na przykład, zbierały. W tej chwili ci wyborcy przeszli do AfD w dużej części. Są to landy, które niezależnie od miliardów, a nawet bilionów euro włożonych, ciągle mają problemy społeczne, bo to jest pytanie znowu, gdzie te partie protestu zyskują najwięcej? One zyskują najwięcej tam, gdzie mamy do czynienia z regionami i społecznościami najbardziej zaniedbanymi. A OSIS ciągle jeszcze są tą częścią zaniedbaną Niemiec, która ciągle jeszcze musi dorównać. Mimo oficjalnej deklaracji, że ten proces integracji, zjednoczenia został z sukcesem zamknięty, i tak na pierwszy rzut oka pewnie tak jest, patrząc chociażby na poziom infrastruktury w Niemczech. Proponuję zmianę teatru. Przenieśmy się za ocean. Ostatnie sondaże wskazują na to, że dotyczące kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, że Donald Trump nie tylko odrobił dystans do Hillary Clinton, ale wręcz ją wyprzedza. Mówię o sondażach publikowanych przez telewizję CNN czy przez agencję Reutera. To skutek dobrej, fortunnej strategii, którą obrał sam kandydat i jego sztab, czy bardziej tego aferalnego brzemienia, które coraz mocniej obciąża kandydatkę demokratów? No raczej to drugie. To jest paradoks, ale oboje kandydaci nie są lubiani i cenieni przez wyborców. To pokazują wszystkie sondaże, które nie dotyczą rywalizacji, ale oceny tych kandydatur. I ostatnio mieliśmy serial dotyczący Clinton. Przedtem mieliśmy serial dotyczący Trumpa, który go kompromitował. Więc to jest walka na to, kto jest mniej skompromitowany tak naprawdę. I pytanie, co się jeszcze wydarzy. Poprzednio mieliśmy agendę polegającą na związkach Trumpa z Rosją. Bardzo kompromitujący element. A teraz mamy coś, co było odgrzewane, no, a w tej chwili zostało wyniesione rzeczywiście w całości na światło dzienne. Zresztą też z udziałem Rosjan, bo coraz bardziej widać, że WikiLeaks jest dosyć sprawnie zarządzane, bo tak, pokazują się w WikiLeaks te rzeczy, które są potrzebne Rosjanom, którzy naprawdę głęboko sięgnęli do amerykańskiego systemu wyborczego, żeby Kreml tam pogrzebać. Gra na Trumpa, można tak powiedzieć? Oczywiście, że tak. To jest i tam nawet niekoniecznie na zasadzie wyobrażania sobie spiskowej teorii, że Trump jest marionetką i tak dalej. Trump jest swoistym fenomenem. Jest człowiekiem kameleonem całkowitym, bo jeżeli popatrzy na jego poglądy z lat 90., a z 2000, to po prostu był w stanie powiedzieć wszystko. Szalenie ambitnym, egotykiem. Niebezpiecznym? Potencjalnie? No to jest politykiem. Zagadka. Pod jakim względem niebezpiecznym? Bo oczywiście w sensie przewidywalności, ta koniunkturalność, o której pan wspomina,
no może rzutować na jego decyzję, chociaż są takie poglądy, że otoczenie, doradcy, sztab, think tanki, które pracują dla prezydenta, niwelują taki efekt tej nieprzewidywalności lidera. Trump wchodzi w ukształtowany bardzo dobrze system funkcjonowania państwa amerykańskiego. To jest demokracja, która funkcjonuje ponad 200 lat i nie jest tak łatwo ją zmienić. Ona jest obudowana rozmaitymi instytucjami, pewnymi obyczajami. Więc wystarczy być enfant terrible po prostu politycznym. Nie zostawia tak wiele pola. Prezydent amerykański ma ogromną władzę, ale działa w pewnych ramach, nie tylko ramach prawnych, ale w ramach pewnego mechanizmu politycznego musiałby naprawdę zmienić. Pamiętajmy, że tam jest trójpodział władzy, tam jest kongres, który trzyma na smyczy prezydenta, trzymając w ręku pieniądze. Na przykład Obama się zmagał z republikańskim kongresem i wielu rzeczy nie mógł zrobić. Trump jest o tyle nieobliczalny, że może rzeczywiście próbując realizować jakąś swoistą agendę, zdemolować parę rzeczy. Stosunki międzynarodowe mogą ucierpieć. To jest niepokojące z punktu widzenia polskiego, bo pytanie, jak zachowa się Trump na scenie międzynarodowej właśnie. Były te niepokojące sygnały i te związki rosyjskie są też nieprzyjemne. Oczywiście Trump żyje z błędów establishmentu. Jest typowym populistycznym przywódcą, który kumuluje sobie niechęć do elit waszyngtońskich. Zawsze ta niechęć była w Stanach Zjednoczonych. To jest kraj o takiej populistycznej taką tendencją narastania tej niechęci. Myślę, że dyskontuje to Trump. Dyskontuje to wyśmienicie i pod tym względem bardzo sprawnie poradził sobie w prawyborach i teraz w kampanii wyborczej, ale kampania wyborcza jeszcze trwa. To jest rzeczywiście końcówka. Ostatnia prosta, mówi się, Labor Day, tak, i już końcówka. To mogą decydować niuanse w końcówce kampanii, kto będzie miał ostatnie słowo, czy Clinton. To mniej się skompromituje. To mniej się skompromituje, mają być debaty. Właśnie. Jak wypadną debaty. Plus na dodatek jeszcze i tak w ostatniej chwili będziemy mieli do czynienia z mapą wyborczą amerykańską, gdzie to działa specyficznie. Zyskuje się głosy elektorów w poszczególnych stanach. Są te swinging states, te wahające się stany. Mamy do czynienia z tym przypadkiem, z którym Trump sobie nie poradził, czyli mniejszościami, zwłaszcza latynoską w Stanach Zjednoczonych. To może być języczkiem uwagi podczas tegorocznych wyborów. No jest to już ogromny elektorat, z którym każdy może się liczyć. Republikanie przegrywali do tej pory właśnie na niedocenieniu tej mniejszości. A jest pytanie, czy Clinton jest w stanie zmobilizować tych wyborców. Rapująca kampania przed nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Jarosław Gusy, ekspert do spraw międzynarodowych, był gościem Republiki na żywo. To wszystko w tej części naszego programu. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny w imieniu zespołu, który przygotował program o godzinie 12. Gospodarzem studia zostanie Maciej Wolny. Ja zobaczę się z Państwem jutro o 10. Do zobaczenia.